Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, bardzo energicznie w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj coś, czego nie byliście pewnie świadomi i co was bardzo zaskoczy, czyli czytam wasze komentarze, hashtag 1. Zapraszam was bardzo serdecznie. Czym jest czytam wasze komentarze? Jest to seria filmów, w której czytam wasze komentarze. Zaskoczeni? Raczej nie, bo ja nie jestem zaskoczony. To raczej z tytułu można już sobie wywnioskować. Jest to, czym to się różni od Q&A, możecie zapytać. A różni się to tym, że ja nie odpowiadam na wasze pytania, tylko czytam wasze komentarze. I ewentualnie odpowiadam na te komentarze. Ale jest to troszkę inna seria, ponieważ ja sobie wchodzę w komentarze moje na moim kanale i czytam, wybieram ten ciekawszy, czy ten fajniejszy dla mnie, taki lizodupowy i go przeczytam dla was. Myślę, że te odcinki będą ogarnięte w jakiejś tam tematyce, czyli raz będą fajne komentarze, raz niefajne komentarze, raz pytania. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale ten pierwszy odcinek, bardzo dawno chciałem nagrać już taką serię i dzisiaj postanowiłem, że ją nagram, bo powiedziałem o niej w poprzednim vlogu, więc musiałem już ją nagrać. Bardzo się cieszę. Jako, że to jest pierwszy odcinek z tej serii, dzisiaj nie będziemy lecieli jakoś mega grubo, nie będziemy czytali tych najgorszych komentarzy, myślę, że zachowamy wszystko w takiej przyjaznej atmosferze. Mam taką nadzieję, więc przechodźmy do tego, czego powinniśmy przejść. Łukasz Gruszka pisze, mano, najlepszy youtuber ever. Uśmieszek. Widzicie, wszyscy kurde tak twierdzą, ja też tak twierdzę, nie no tak serio to... To nie. Ale Łukasz Gruszka to jest osoba, której bardzo podobają się moje filmy, z tego wnioskuję z komentarzy. Więc bardzo ci dziękuję, Łukasz. Tak trzymaj, dalej pisz komentarze. A może jeszcze raz pojawisz się w odcinku, więc łapka w górę dla ciebie. Karol Tolkien pisze, jesteś najlepszy, likeation i subscribation. Ta, widzicie, ludzie potrafią być mili, a co najlepsze, pod moimi filmami jest bardzo dużo takich komentarzy. Jest mało hejtu. Dziękuję wam za to. Anthilis, tak chyba to się czyta, napisał, gratuluję 4000 subów, przyjacielu. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mnie cieszą te literki, chociaż to są niby tylko literki, ale ja wiem, że za każdą taką literką jest jeden człowieczek i bardzo mnie to cieszy, bo 4000 to jest naprawdę duża liczba. Nigdy chyba naraz, chociaż nie no, widziałem tyle naraz. Ale to jest bardzo dużo, więc super raśnie. Wiktor Domański pisze, co za downy, nie? Nie? Nie. Tylko, znaczy wydaje mi się, że to do mnie, bo to jest na odcinku z Dipio, czyli ja jestem tam sam. Więc, no czemu tak powiedziałeś do mnie? Wiktor. Wiktor. Fabian Bieliński pisze, Flotar ma to samo, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Ludzie! Nie ma tego samego, bo muszę wam wytłumaczyć pewną rzecz, bo też takich komentarzy jest bardzo dużo. To samo u Matynia, to samo u Furmana, Furman ma to samo, Flotar ma to samo, wszystko ma to samo. Ludzie, to nie jest to samo, bo musicie sobie pomyśleć, że zazwyczaj nagrywamy w czwórkę, czasem w piątkę i żeby na przykład nagrać dla każdego takie GTA, czyli zazwyczaj ja dodaję 3 wyścigi albo jakieś tam tryby, ewentualnie 4, i to jest filmik tam 17-minutowy, żeby nagrać takie coś potrzeba pół godziny albo więcej. Żeby nagrać dla wszystkich to potrzeba 2,5-3 godziny. To jest bardzo dużo czasu. A nie każdy tyle czasu ma. No musicie zrozumieć, że każda z naszej ekipy ma jakieś obowiązki. No i nie mamy tyle czasu, więc jest coś takiego jak perspektywa w tych filmach. Na przykład Minecraft, to jest komentarz pod Minecraftem, którego gramy Lucky Block Challenge, czyli taki fajny spin-off do Minecrafta, takie małe wyścigi. No i każdy ma tam to samo, bo na przykład Flotar zawsze idzie do przodu i Mati też idzie do przodu, ja zostaję z tyłu i mam całkiem inne przygody niż chłopaki z przodu. Więc to nie jest to samo, ludzie, perspektywa. Zapamiętajcie. Łukasz Wójcik pisze, zgolisz brodę? Więc, brodę, jeżeli można to w ogóle tak nazwać, brudkę, którą mam, noszę już od 5 lat? Zmieniała oczywiście swój wygląd. Na początku była tylko kozia brudka, taka króciutka. Teraz jest troszkę dłuższa i staram się ją jakoś tam zachować w takim odpowiednim stylu, żeby nie wyglądać jak biedak. Czasem jak się zapuszczę, to tak wyglądam. Ale nie zawsze. Lubię swoją brodę i wydaje mi się, że nie zgolę swojej brody, ponieważ bardzo ją lubię. I wydaje mi się, że dodaje mi męskości. Chyba, że wbijecie
10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to wtedy z golem. Beata Szydło pyta, jak się to władza? Jak się to władza? Władza. Wystarczy, wystarczy. Eryk Nogas pisze, mam propozycję. Myślę, że fajnie wyjdzie ci Q&A. Bardzo ucieszę się, jak to nagrasz. The best YouTuber. Eryk, słuchaj, jak wiesz albo nie, już Q&A nagrałem. Jedno, kiedyś drugie. I teraz można powiedzieć, że nagrywam trzecie, więc to uznaj, że to jest specjalnie dla ciebie, Eryk. Mam nadzieję, że ucieszysz się, tak jak napisałeś, bo bardzo napisałeś, że bardzo się ucieszyć, więc mam nadzieję, że w tym momencie bardzo się cieszysz, tak jak ja przynajmniej. Więc Eryk, proszę cię bardzo. Mój stały widz Sfenix pisze, siemanemaneczko! I teraz wszyscy, Flotar, Furman, Matyniu, siemanemaneczko! Michael DeSanta pisze, kiedy masz zamiar zrobić streama? I to jest pytanie, które nurtuje wszystkich pod wszystkimi filmami i pod wszystkimi streamami, w których uczęszczam, na które uczęszczam i w których biorę udział. I pytanie, kiedy zrobię streama? Kiedyś mówiłem, faktycznie, kiedyś powiedziałem, że zrobię streama. Ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze troszkę. Pewnie, o, na przykład jest taki pomysł, zawsze chciałem zrobić 24-godzinnego streama. Więc jeżeli do końca wakacji dobijemy do 10 tysięcy subskrypcji, chociaż nie wiem, czy powinienem to mówić, ale spróbujemy. Jeżeli to zrobimy, to zrobimy 24-godzinnego streama. Challenge. Niech będzie. Ja jestem za. Zawsze chciałem to zrobić, a teraz przynajmniej będzie jakiś powód, dla którego będziemy musieli to zrobić, więc odpowiadam na pytanie. Zrobię streama 24-godzinnego, jeżeli wbijemy do końca wakacji 10 tysięcy subskrypcji. Plan był taki, żeby do końca 2024 roku wbić 10 tysięcy subskrypcji, ale jak idzie wam to tak dobrze, to czemu by tego nie zrobić teraz? Woj Koch pisze, zobaczcie sobie smutny filmik, ja się rozpłakałem jak go zobaczyłem. Jest to komentarz pod Deepio, czyli zastanawiam się właśnie czemu. Czy dlatego, że byłem taki słaby? Czy aż takie emocje w tobie wzbudzam, takie emocje? No ciężko mi stwierdzić, ale no nie wiem, może ze szczęścia płakałeś. To w sumie smutny filmik, to raczej ze szczęścia nie płakałeś, więc przepraszam, że do płaczu cię doprowadziłem, nie chciałem, naprawdę. Igor Duda pisze, kurwa Manojek, dlaczego ty masz tak mało widzów? To jest nie fair, powinieneś mieć co najmniej 100 widzów. Dzięki Igor, dzięki. Naprawdę, doceniam. Ale też takich komentarzy jest naprawdę sporo. Czemu mam tak mało widzów? Powinienem mieć dużo więcej. Ja też czuję, że powinienem mieć 30 milionów widzów, bo to jest moje przeznaczenie. Serio. Ale tak naprawdę zacząłem całkiem niedawno. Kilka miesięcy temu. I wynik, który mamy obecnie, jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Więc ja się bardzo z tego cieszę i chciałbym po prostu, żeby to szło tak, jak idzie do tej pory. Nie oczekuję 100 tysięcy widzów. Tak jak jest teraz, jest naprawdę bardzo w porządku, więc takie pytania, okej, są jakieś tam, fajnie się robi, jak ktoś tak mówi, ale musicie też zrozumieć, że początki na YouTubie są bardzo trudne, więc to jak mi wychodzi, jak to idzie, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, więc powinniście być zadowoleni, że jesteście częścią tego kanału, a nie smucić się, że nie ma nas więcej. Z czasem pewnie przyjdzie, więc to tyle. Simmi napisał, Manojek, w takim tempie zdobywania subskrypcji przegonisz nawet Flotara i będziesz mógł mówić siemanemaneczko na filmach. Taki jest plan, ludziska, taki jest plan. Chociaż Flotara, co tam? Co to jest przegonić Flotara? My chcemy przegonić Piwdiego, tak, tak. Tak. Naprawdę, taki jest plan. No i dobra, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jako pierwszy odcinek wyszedł dość długi. Nawet myślę, że za długi. Zobaczymy, jak wyjdą kolejne odcinki. Tak więc co? Ja was zachęcam do pisania komentarzy i to bardzo częstego pisania komentarzy, ale mądrych komentarzy i pytań pod filmami. Jak widzieliście, dzisiaj otworzyłem sobie po prostu listę komentarzy najnowszych i leciałem sobie w dół, wybierałem te ciekawsze. Zobaczymy, jak zrobimy następny odcinek. Może jeżeli byście chcieli, to jakiś tematyczny, czyli czytanie hejtu, czy czytanie fajnych komentarzy na mój temat, czy odpowiadanie na pytania. Zobaczymy, jak wam się w ogóle spodoba ta seria, jak przyjmiecie je w komentarzach. Oczywiście musicie wyrazić swoją opinię. Jeżeli wam się spodobała ta seria i ten odcinek, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.